Hej, dzień dobry, Amerykanie, w kolejnym odcinku zagrajemy w Total War Stainless Steel. Bardzo, bardzo długo już nie nagrywałem. Znaczy się tego projektu oczywiście. Witajcie z tej strony, Radek. Oczywiście moje takie podwójne przywitanie. To chyba już mi weszło w krew. Nie wiem, jakim cudem to się stało, ale jakoś mam taką potrzebę, że w sumie już coś tam sobie powiem na początku, to wiecie, tak po pierwsze, w końcu stwierdzę, że a dobra, przechodzę już do odcinka i to moje przejście się do odcinka polega na tym, że się znowu witam i w sumie to nie jest takie przejście, jak powinno być. Smutek. Dobra, posłuchajcie, muszę ogarnąć, co się dzieje. W ogóle koniec tego dobrego. Będę nagrywał to, co mi się podoba, czyli podoba mi się nagrywanie tejże serii. A później zobaczymy, co będzie, co sobie nagramy, co sobie tam będę nagrywał. Czasami będą pojawiać się vlogi, ponieważ vlogi przypadły mi do gustu. Znaczy, może ja tam nie jestem jakimś w ogóle tutaj utalentowanym człowiekiem w tej kwestii, ale podoba mi się to, więc cóż, bywa. O Jezus, moje gardełko. O co chodzi z tym Very reliable. To jest chyba złe ogólnie. Jesteśmy sojusznikami, ale tak. Oj, obawiam się, że Anglicy mogą coś tam mi spróbować wejść. Tutaj. A tak, tutaj mi się armia przetrenowuje. I teraz tak, co my mieliśmy zrobić? Chyba miałem tą armią zejść na południe. Tutaj rozprawić się w Genuele. Żeby po prostu to miejsce już było tak ostatecznie moje. Tam jest pan neutralny, więc go nie będziemy ruszać. Ci też są neutralni. Tak, a tutaj mam armię, która po prostu oblega tych panów. No i musimy ich oblegać do końca. Dobrze, o to nam chodziło. To jest armia z kolei, która ma po prostu sobie być. W razie W, gdyby ktoś tam chciał zaatakować. Tak, i to będzie najbardziej sensowne, czyli tak. We Frankfurcie będziemy mieli zaraz pełną armię i tą pełną armię trzeba będzie wykorzystać. Tutaj idzie Dania. Z Danią, no nie będziemy mieli na razie super stosunków. Groningberg, czy tam Groningen chcę sobie zająć i będziemy wtedy mieli fajne połączenie Antwerpii. Antwerpia na tym zyska. Chcę przede wszystkim oczywiście finansowo stanąć na nogi znowu. I południe. Na południu jest o tyle problem właśnie, że mówię, no trzeba odzyskać Mediolan. Ojejku, jest bardzo głośno. Tutaj może sobie ściszę. O, już. Trzeba odzyskać Mediolan, to jest pierwsza... O, Innsbruck! Zapomniałem o Innsbrucku, no niesamowite, naprawdę zapomniałem, ja naprawdę zapomniałem o Innsbrucku. To już wiem, gdzie druga armia się uda, ta, która w tej chwili jest przetrenowywana. No i na południu potrzebuję jednej pełnej armii, to już nie są przelewki. Chociaż widzę, że idą na południe, znaczy, że z Maurami walczą, bardzo dobrze. Aragonia chyba stwierdziła, że nie ma sensu iść. Znaczy, i to jest logiczne, zobaczcie, to jest logiczne, znaczy nie powiem, że oni pewnie, na pewno pójdą na południe, chciałbym, żeby poszli na południe, a nie do mnie na przykład. Ale logicznym jest to, że na przykład oni faktycznie walczyliby, no kurde, no. Właśnie. Logicznym byłoby to faktycznie, że oni nie walczyliby ze mną, tylko walczyliby z jednak tą frakcją innej, o innej kulturze i tak dalej. No. Szanujmy się, szanujmy się. Zatem mają znacznie lepsze pole do popisu na południu. Ogłoszono krucjatę. Co? Środki wywiadu dowiodły tego, co wielu podejrzewano już od dawna, czyli że są zdrajcami bez krzty honoru. Ale że kto? Aha, no wypowiedzieli mi sporo wojen. Spoko. Krucjata się zmaga, raport... Aha, wszyscy są przeciwko mnie. Nawet Anglicy. Jak powiem, że to nie wygląda dobrze, to oczywiście nikt się nie zdziwi, co? Jeszcze chory jestem. Jeszcze. Dobra. Przejdźmy do Metz na razie. Was damy tu. No a tą armię ewentualnie po prostu trzeba wyciągnąć. Powiedzmy, odpuścimy sobie tych panów. Tych panów na razie. Ale resztę bierzemy tu i lecimy na Anglików. No, to jest nawet generał, widzę.
No nieważne, stąd sobie weźmiemy te potrzebne oddziały do uzupełnienia tej armii i lecimy na Ken. Oni nawet jak zaczną zaatakować mi tą twierdzę, to zanim tak naprawdę się do niej dobiorą, to trochę czasu minie. Na razie nie będę już kupował nic. Zdążę dojść tą armią spokojnie. Tak, tą armią jestem w stanie spokojnie dojść do Paryża znacznie szybciej. I myślę, że zajęcie Ken powinno tutaj dać do zrozumienia dość sporo. Na pewno zajęcie Marsylii jest mi w tej chwili cholernie potrzebne. No, wszyscy jak mnie zaatakują, to będzie problem. Ta kampania może upaść. No i to właśnie nie wygląda dobrze, bo czy my jesteśmy w ogóle ekskomunikowani? A, to już wiemy, dlaczego wszyscy mnie zaatakowali. Shit happened. To taki ostry. Co ja chciałem, panowie? Żebyście ustąpili od oblężenia i po prostu dołączyli do armii. I teraz, gdyby udało nam się zraszować jakby ten zamek. 20 do 9. Zapiszmy sobie grę. Jest odcinek 20. Byłoby dobrze, gdyby udało nam się zająć to w tej chwili. No ale... gra ma chyba troszeczkę inne mniemanie o tym, no cóż, bywa. Jak mnie zaatakują z północy, z południa. To nie będzie zbyt pomyślnie. No ale Frankfurt jest tak bardzo potężnie broniony, że myślę, że o Frankfurt się za bardzo martwić nie mogę. I chciałbym się też nie martwić o kolonie, więc zabieram tych ludzi i oni polecą na południe. Oczywiście północą, ale na południe. Kolonia, no myślę, że faktycznie nie powinienem się o nią martwić. Tu się nic nie powinno stać. No nikt mnie teraz na razie nie poprze, to jest ten problem. Ale ci Anglicy, no też nie mają armii. Rozbili dwa oddziały, tutaj się kryją po lasach. Tam mnie próbują wyjść z... moi przeciwnicy z drugiej strony. Tutaj zaraz sobie utworzymy jakąś potężniejszą armię. Nie wiem dlaczego jakaś wiedźma mi tutaj lata, ale spoko. O, trzy kolejne oddziały. Czy Bordeaux ma generała? Dobrze, to się jeszcze da postawić na nogi, tak czuję. Na razie będę musiał wstrzymać po prostu ofensywę na Niemców. Mają to co chcieli. Ale armię sobie sprowadzę takie średniawe, naprawdę średniawe. Tylko jedną... O kurde. Ej, o co tu chodzi? Ej, naprawdę, to już nie jest śmieszne, bo tutaj coś się podziało takiego bardzo, bardzo dziwnego. Bo te... To, a czekajcie, to chyba armia Wenecji, to jeszcze armię Wenecji jestem w stanie zrozumieć. Jakby to było innego jakiegoś państwa, to bym się raczej zdenerwował. No tak, tutaj pan mi zaczyna oblegać, to było do przewidzenia. Znaczy, Wenecję jestem w stanie zrozumieć, dlatego że Wenecja to jest sojusznik, nie? Ale postaram się ją rozbić chyba w polu. Jak mi się uda, oczywiście, jak tam nie ma jakichś nie wiadomo jakich ludzi. Jeżeli tam będą krzyżowcy, to już jest raczej po nas. Chociaż mamy potężne armie, kurczę. Ojeny. Ojeny. Nie, nie, nie. To wygląda źle. Bardzo źle. Chociaż to jest jakaś piechota taka najzwyklejsza, najbardziej podstawowa, no. Ale co ty chcesz od tej mojej kolonii? Pokaż mi swoją wenecką armię. To są te armie włoskie takie. Typowo włoskie. Poczekajcie. Bo ty mnie oblegasz jakimś takim... tym, prawda? I nie mogę zakochać w nocy. No ojeny. Chociaż... nie wygląda jakoś tak strasznie. Ale mogę zaatakować tych na przykład. W ogóle mogę uciec z Frankfurtu i to nie jest głupie takie posunięcie. O! Super, raport relacyjny mnie po prostu w tej chwili... O kurde, powalił. Twierdzę mamy niekrytą. A w sumie to mamy zaraz, będziemy mieli. Mm.
Your will, mon roi. Orders? Seigneur. I pach. As you wish. To jest tak, tak, was, wy wszyscy, tu. To Berna i ewentualnie jeszcze jakaś tutaj jednostka, która była tu od samego początku. Bo zrobimy wymianę z generałem. I tu na razie nic nie ma, okej, spoko. Tutaj, wiadomo, ulegają nam troszeczkę. Na tym się po prostu muszę wycofać, no na razie nic nie zrobię. Tu się wycofuję do kolonii, tam będzie nasze, więc tu sobie... Więc tam sobie poradzimy. Tymi teoretycznie jeszcze mógłbym się cofnąć, ale ja ich zdecydowanie potrzebuję tutaj. Już nie ma to tamto, naprawdę. No i tutaj na południe jakimś cudem może uda nam się dotrzeć w miarę szybko. Czy w Antwerpie mam jakieś siły dodatkowe? Mam. Te dwa jednostki. Na razie postawimy je tu, a potem doślemy do tej armii. Raport rekrutacyjny, no... Ta Marsylia, ojej. Jeszcze sporo tur. W Bordeaux też nic nie zrobię, na razie wychodzę na minus. Oj, niedobrze to wygląda. Tutaj nas zniszczył. Ataki byłem energiczny na ten odcinek, kurczę. Ojojoj, no ekskomunika zrobiła z nas naprawdę kaleków, za przeproszeniem. Co te cesarstwo, nie? One powinny być ekskomunikowane. W ogóle oni mnie zaatakowali, kurde, to było takie głupie. Znaczy, nie lubię tego typu, znaczy tej zabawy w ekskomunikę. W ogóle, czy Frankfurt był jako ta wyprawa krzyżowa, naprawdę? No już sobie niech jaj nie robią. No, coś tam mają ten lepszy oddział kawalerii, mają jakąś tam piechotę, mają te oddziały już lepsze. Tego nie bronię, szkoda. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Myślę, że będą siedzieć teraz tutaj przez pewien czas. Albo w ogóle wychodzą. Nie, dobra. Dobra, damy sobie z tym radę. Odbijemy w ogóle całą tą północ, to trochę da nam pieniążków. Myślę, że Anglicy floty tutaj nie puszczą za armią. Gorzej jest teraz z oblężeniem Bordeaux. Bo nie mam sił, żeby wysłać jako wsparcie dla tego oblężenia, żeby po prostu ich... No właśnie, drabnę się... A, kurczę. Tu, chyba będziemy się powoli żegnać z tą kampanią. Szkoda, no ale to jest Final Steel na poziomie bardzo trudnym. Tak się właśnie dzieje. Ta krucjata się zmaga, osada... Nie. Zamieszki tam w Frankfurcie, to tam wiecie. Walić to. Osada oblężona, osada kupowana, wiem. Tamtego akurat jestem Co? A wy co tu robicie? Jakieś skrzaty mi wyskoczyli. Ja cię tylko skromnie ostrzegam, że skopię ci dupę, nie? Bo nie jesteś w stanie za bardzo zrobić mi nic. Przynajmniej tymi armiami. Dobra. Tutaj zaraz dojdzie do szturmu, spokojnie. Tu się o to boję, bo mam wpis do tych kuszników, którzy gówno zrobią przeciwko armii. Chociaż, no, nie wiem, oni ogólnie nie za bardzo są potężni, niestety. O ile w ogóle to słowo tutaj jakiekolwiek znaczenie ma. Tą armią trzeba się przebić tutaj do Metz. Nawet nie ma tutaj gadania. Dobrze, że ci słabno mi to znacznie, nie? I zajęcie Marsylii by nam dobrze zrobiło. Przewagę 3-2, dobra, na razie tutaj czekamy. Dobrze byłoby w ogóle uwolnić się od tego oblężenia, tylko my nie mamy... Mamy chociaż 1-1, ej, nie jest źle, bo on ma strasznie dużo podstawowych jednostek. Ej, trzeba będzie rozegrać bitwę. Tak, trzeba będzie rozegrać tę bitwę.
wykorzystać nasze lepsze jednostki troszeczkę. Odeprzeć go na razie tutaj. I tak, pokonać tych i lecimy od razu na odbicie Anger Snipers, a dopiero potem zajmiemy ten fort. Trzeba tak lecieć, pokonać im armię i w ten sposób, bo inaczej będzie lipa. Zajęcie tej osady też nie byłoby głupie już w tej chwili na przykład. A nie, jedna tura, dobra, to okej. W takim razie wychodzimy tutaj, bo nie mam nic innego do zrobienia tak naprawdę już. Zapisujemy grę. Odcinek 20, 15 minuta, spoko. No i rozpoczynamy bitwę. Myślę, że jakością powinniśmy wygrać, no ale właśnie to pokazuje, że on ma zwykły spawn armii i to nie jest armia, którą... No prawda jest taka, że to nie może utrzymać trzech armii z dwoma prowincjami, to jest niewykonalne. Trzy prowincje mogą ewentualnie utrzymać jedną armię. To jest w ogóle i tak to jest... To muszą być bardzo dobre prowincje. A z tego co wiem, to nie są... Znaczy to, co on posiada, to nie są właśnie takie prowincje, które byłyby w stanie utrzymać armię. No cóż, no, spawn armii po prostu w Medievalu jest okropny. A jak cię ekskomunikują, to już w ogóle. Ale mamy dużo kawalerii, to jest, kurczę... To jest dobra w sumie sprawa dla nas. Bo ta ilość kawalerii naprawdę nam pomoże, nawet chyba łuczników nie mamy. Czy gdzieś są jeszcze jakieś moje oddziały, które na przykład są gdzieś miliard daleko, daleko dalej niż tutaj, gdzie powinni być? Nie ma, dobra. Czy stanowią grupę w ogóle? A może nie, grupę. I tutaj lecimy. I teraz tak. Środek będą stanowiły potężniejsze jednostki. Kawaleria, powiedzmy, dwa oddziały, te. Jeden ten. Tam gdzieś. Raz, dwa i trzy. Gdzieś tam. Te dwa oddziały też będą stanowiły środek. Dwa. Po tej stronie. W ogóle trzy po tej stronie w sumie. I został mi jeszcze jakiś jeden oddział, którego nie zaznaczyłem. Dobra, wyjdzie w praniu. No, spodziewam się zwycięstwa. Nawet jeżeli uda mi się to w miarę dobrze rozegrać, to powinno być to takie zwycięstwo, wiecie, że... Bez wielkich strat i wtedy jestem w stanie może nawet dwie bitwy wygrać? Być może nawet jestem w stanie wybronić to miejsce, to byłoby naprawdę super. No mówię, zdobędziemy te trzy zamki, jedno miasto i Marsylię, to jest pięć... Pięć miast dla nas na plus, na pewno wyjdziemy wtedy na plus finansowo. Stoczymy kilka bitew z Niemcami, które nas osłabią. Ale to też będą swego rodzaju zwycięstwa. Dobra, wszyscy oprócz kawalerii. Oprócz... Oj. No ogólnie całej kawalerii, tak? Grupę stanowią. I ruszają się do przodu, no bo no nie mamy nic ciekawszego do zrobienia. No pięknie to w sumie wygląda, naprawdę. Spodziewam się dobrych rezultatów tej bitwy. Zważywszy na to, że mamy znacznie lepszą kawalerię i mamy dużo tej kawalerii. Kawalerii. Nie mam jakieś tam podstawowe jednostki tej kawalerii, takie wiecie co. Bardzo szybko upadną. Tak samo piechotę mamy lepszą. Nie mają chyba jednostki dystansowe, ale to tam wiecie, zraszujemy go po prostu. I na tym będą polegały zaangażowanie jego jednostek dystansowych. No. I będziemy potrzebowali też odciągnąć troszeczkę jednostek podstawowych, żeby szybciej mu rozbić jego piechotę. Tak się może to wydawać, dziwne, ale chodzi o to, że... Pauza. No a zobaczcie, co się dzieje. I zobaczcie, co się dzieje, bo on mi w tej chwili wysyła jakieś tam podstawowe jednostki. Bardzo niedobra sprawa, bo... O, właśnie. Koniec. Za szybko to poszło. A teraz zobaczcie, jak będzie zjechany po prostu przez te oddziały. Tu mamy przewagę liczebną. No i już popełnił pierwszy błąd. O kurczę, zobaczcie. Ale spokojnie, nie damy mu. Tutaj.
To są jednostki mimo wszystko słabsze niż te, co my mamy. Tutaj już uciekają. Tu ich zaszarżowujemy. Właśnie. Pauza, bo ja chcę wiedzieć, że na pewno nic się nie dzieje po drugiej stronie na przykład. Dobra. I tu podchodzimy już. Albo w sumie nie podchodzimy. Poczekajcie, on traci na razie. Trochę do tyłu. Wycofujemy się. Po tamtej stronie, bo on tutaj traci swoje kawalerie. Oni nie mają szans z naszą kawalerią. Jeśli chodzi o jakość, to jest po prostu cięty. O, dobra, pauza. Bo widzę, że on już zaczyna tutaj reagować swoimi jednostkami. A to mnie nie cieszy. Dobra. Tutaj też oczywiście powinni sobie bardzo, bardzo łatwo z nimi poradzić. I koniec pauzy. I zaczynamy zabawę, więc tak. Dwa oddziały tu. Dwa. Trzy oddziały. Tu. Raz, dwa, trzy oddziały. Jezus. Tu. I ten oddział tam leci na skrzydło. No kurczę, dużo tutaj mają armii, nie powiem. Znaczy jednostek przede wszystkim. I teraz tak. Szarża. Szarża, szarża. Szarża. I tam. Ta kawaleria tu. Tu i generał tam. O właśnie, tutaj, tutaj szybciutko. A co tu się dzieje? Właśnie, właśnie. Zobaczcie, tutaj kawaleria trochę nam nasza dostała. Chociaż nie, w sumie nie, nie aż tak bardzo. Tu lepiej pomagać. Pauza. Tu się wycofali coś? Nie rozumiem tego za bardzo. Co tu się stało? Tu. Tego, tym się na razie nie przejmować. Tu atak. Tak, na razie idzie. O kurcze, tutaj nam kawalerię troszeczkę zmroczyło, że się tak wyrażę. Zaatakowaliśmy im piechotę. To dużo tłumaczy. Znaczy te jednostki dystansowe to dużo tłumaczy w sumie. Pauza. Co tu się dzieje? O, tam puścili. Bardzo ładnie. O, tu też jak ładnie popuszczali. Ojejko. Walić tamtych uciekających. Tutaj gonić tych. Tak samo generał pięknie na tyłach sobie. Ojejko. No wygląda to bajecznie w tej chwili. Tutaj ktoś walczy, ale to są z tymi naszymi słabszymi jednostkami walczy, więc to tam, że troszeczkę dostajemy, to jest naturalne. Na przykład, że troszeczkę dostajemy, to jest naturalne. Ojejku, jeszcze upadek generała. To już jest taka, wiecie, porażka na pełnej po prostu, że się tak wyrażę. Tam się zająć. Tu ktoś walczy do końca, w ogóle nie rozumiem tego zaangażowania w sprawę. Widzicie, no kawaleria ma ogromną moc. Tam puścił bardzo dużo jednostek, ja mogłem szybciej zaatakować na skrzydle. Przyznaję się. Tą kawalerię, gdybym szybciej puścił na skrzydle, to by to się zupełnie inaczej skończyło. Na bank. Ciekawe, ile osób mu ucieknie. Znaczy z jego armii. Oczywiście, że kontynuuj. No, wybić tych. To chyba będzie wszystko wtedy już, tak? Tak, ci powinni być ostatni. I to jest 95% jego armii puszło w piach za 18 naszej. I myślę, że to będzie dało się powtórzyć. Jego, zobaczcie, jak nasza piechota w praktyce nie odniosła wielkich strat. No my oczywiście piechoty nie dostaniemy za bardzo w tej chwili. Już będzie problem. Straciliśmy dużo kawalerii, to mnie martwi. Wykorzystaliśmy dużo kawalerii faktycznie na tą walkę. Mamy znacznie mniej piechoty, a kawaleria jest dla nas bardzo ważna, bo to ona pokazała tutaj swoją wyższość.
No super, nie jesteśmy tylko 6 tysięcy na minusie, to już duży sukces. Ale jak z kawalerią stoimy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nadal mamy. Z różnicą, że w sumie no, jedno mniej, tak? Czego Clermont jest tak źle? Niższe podatki dajmy. Tu też nic nie ma, cudownie. Tu się nie ma czego obawiać w takim razie. No. Przed czymś takim powinniśmy się obronić, bo najpewniej są jakieś takie niedobitki. Wenecja nie powinna się ruszać. A ta armia z kolei, no mówię, jedna tura, nie będziemy tego ruszać. Tych zaraz sobie dojedziemy i naprawdę ich dojedziemy dosłownie. Mają dwa oddziały takiej spoko niby kawalerii, mają dobrych dwa oddziały łuczników, mają sporo łuczników. I to jest dobry news, bo mamy trzy oddziały kawalerii, 4-5. Plus bardzo dużo ciężkiej piechoty, przede wszystkim ciężkiej piechoty, już takiej naprawdę zaawansowanej, więc myślę, że tak, Anglików powinniśmy wyprzeć, przed Francuzami, przed Aragonią będzie trudno się obronić, ale postaram się to zrobić. Na południu poradzę sobie z tym, no właśnie, zobaczcie, że gdyby nie tyle jakichś takich różnorakich ataków z wielu stron, czyli tutaj tam, gdzieś tam mnie ciśnie cesarstwo, powiedzmy naciska na mnie, nie to, że ciśnie, bo tak jakby mnie już wiecie. Prawie, że pokonali, to jest absolutny błąd. Wiecie, ten, tutaj sobie zakończymy odcinek w tym miejscu i powiem tak, gdyby nie atak Aragonii, Anglii, ten jeden atak na Marsylię, to jest już cztery frakcje, plus Wenecja, piąta frakcja, Dania na razie jeszcze się nie rzuciła, zobaczymy, być może się rzucą, nie wiem. I nacisk cesarstwa, zobaczcie, walczę na pięć innych frakcji i daje sobie na razie radę. To jest chyba już troszeczkę udowadnia potęgę naszej frakcji, ale oczywiście ją będziemy jeszcze starali się wzmocnić. Zobaczymy. Jeśli uda mi się wygrać tę kampanię, będę bardzo zadowolony. Myślę, że są na to drobne szanse, drobne, ale muszę tak, wykorzystać dobrze tą armię, zająć tą mieścinę, odbić, przede wszystkim zgarnąć troszeczkę pieniędzy na tym wszystkim. Dobra, dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. Mówił dla was Radek. Bye bye.